Stare szklarsko-porębskie przysłowie mówi, że nie ma złej pogody na porządki. Tym tropem poszli mieszkańcy miasta i mimo deszczu, uzbrojeni w worki i rękawice, posprzątali najbliższe otoczenie. W tym roku uczestniczyło 135 osób, z czego większość stanowili urzędnicy, leśnicy, myśliwi, mieszkańcy, wśród nich liczna grupa seniorów, a także podopieczni Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Szklarskiej Porębie. W akcję zaangażowali się także studenci etnologii z Poznania, którzy dołączyli do jednej z 8 grup. Dla nas jest również ważne to, żeby zachowywać porządek, szczególnie właśnie w miejscach, gdzie są turyści, gdzie są ludzie, gdzie żyją, gdzie jest las i natura, więc bardzo nam się podobała ta akcja i bardzo się cieszymy, że mogliśmy wziąć w niej udział. Znaleźliśmy duże ilości śmieci, które zalegały tam sprzed wielu, wielu lat. Były to sztuczka szklana, różnego rodzaju elementy, metal, trochę puszek. Był to także świetny sposób na integrację i spędzenie dnia. Uważam, że to jest potrzebne, tak? Jesteśmy sercem i duszą naszego miasta, także myślę, że takie akcje są nam potrzebne. Ja bardzo się cieszę, że dużo osób angażuje się w tego typu akcje, to znaczy, że zależy im na mieście, zależy im na tym, żeby miasto wyglądało ładnie, schludnie, czysto i przyjemnie. Najbardziej budujące dla nas i dodające skrzydeł jest to, że co roku tych śmieci jest faktycznie coraz mniej. Więc ta akcja przynosi skutek. Widać, że społeczeństwo jest też coraz bardziej świadome, a my robimy przecież to też na własnym ogródku, tak kolokwialnie ujmując, więc tym bardziej jesteśmy zadowoleni, że nasze najbliższe otoczenie jest czyste i możemy tutaj zapraszać turystów do nas. Sprzątanie Szklarskiej Poręby zakończyło się piknikiem. Można było nie tylko wspólnie biesiadować, ale i skorzystać z atrakcji przygotowanych m.in. przez koła myśliwskie oraz Nadleśnictwo czy Związek Gmin Karkonoskich.